Na placu Piłsudskiego w sobotę byliśmy o 9:00, gdy rozpoczęła się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych w ramach akcji Elektrograty wymiatamy z chaty. I chętni do pozbycia się w ten sposób takich odpadów już czekali na możliwość ich oddania. Zbiórka ruszyła więc z kopyta. Udało się tutaj być jako pierwszy, pojawiłem się na placu. No, mam tego jeszcze sporo i myślę, że dzisiaj coś jeszcze dostarczę. Nie zmieściło się do samochodu. Trochę porządków porobić w domu? I w domu, i właśnie w garażu zrobiłem porządek. Także czyli co? Zadowolony jestem z tego, że i ja mam korzyść z tego i tu będzie korzyść. Okay. To po raz 5. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zorganizował taką zbiórkę odpadów. Te na co dzień można dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Staszica, gdzie odbierane są bezpłatnie. Ale ta jednodniowa zbiórka ma zawsze jakiś charytatywny cel. Zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, niepotrzebny, zepsuty, zalegający w naszych piwnicach, mieszkaniach. Już dzisiaj od godziny 9:00 na placu Piłsudskiego nasi pracownicy przyjmują ten sprzęt. Na tą chwilę jest około 10 osób, które przywiozły. Widzę tam zużytą lodówkę i telewizor. Także mam nadzieję, że do popołudnia jeszcze uzbieramy około 10 ton, bo tyle by trzeba było, żeby pomóc dzieciom z osiedla na ulicy Kościuszki, bo taki był bowiem cel charytatywny tej zbiórki. Pieniądze, które MZGK uzyska ze sprzedaży tych odpadów do firmy recyklingowej, wspomogą świetlice dla dzieci i młodzieży z osiedla socjalnego przy ulicy Kościuszki. Gmina miejska wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia, które mają na celu kilka ważnych spraw. Przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom poprzez takie spektakularne pokazanie, jak można sobie poradzić z zużytym sprzętem. Co należy zrobić wtedy, kiedy zbywa tego sprzętu w domu, a wiadomo, że w tak szybkim, gwałtownym postępie cywilizacji tego sprzętu mamy mnóstwo. Zalega strychy, piwnice, a teraz jest okazja, żeby go po prostu przekazać w takiej formule i tu jest właśnie ta dodatkowa wartość, mianowicie pieniądze, które zostaną uzyskane z tego tytułu, zostaną przekazane dla świetlicy prowadzonej przez nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zebrany sprzęt przygotowywany jest w zakładzie do przekazania firmie recyklingowej. Pokażemy Państwu efekt całej zbiórki i powiemy, ile pieniędzy zostanie przekazanych na świetlicę.